dlaczego spowolniły inwestycje. Makroekonomiści, ekonomiści wiedzą doskonale, że PKB jest takim wskaźnikiem, który działa z opóźnieniem czasami 6, czasami 12 lub 24-miesięcznym, w zależności od poszczególnych parametrów. Więc pierwsza połowa tego roku i spowolnienie w inwestycjach bardzo prosto jest wyjaśnić. W dużym stopniu wiąże się to ze zakończeniem jednej perspektywy budżetowej unijnej w latach 2007-2013 z pewną końcówką do roku 2015 i stąd, jak pamiętacie Państwo, czwarty kwartał 2015 roku to wzrost PKB 4,6%, a ponieważ PKB liczy się porównując bazę do bazy, stąd pierwsza połowa tego roku rzeczywiście są słabsze inwestycje i to jest jeden z głównych nurtów naszych działań, stąd też powiedziałem o tych inwestycjach, które przyciągamy. Tu warto też wspomnieć o tym, że pan minister Kościński zmienił tę proporcję inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych z inwestycji zagranicznych, które w przeszłości stanowiły 90% inwestycji w SSE, w specjalnych strefach ekonomicznych. Dzisiaj jest to 40% już po stronie inwestycji polskich w nowych inwestycjach. Zachęcamy również polskich inwestorów do specjalnych stref ekonomicznych. W tym też nie ma sprzeczności z przyciąganiem technologicznie zaawansowanych inwestycji zachodnich. Tutaj dla nas właśnie wszystko to jest ważne z punktu widzenia wzmocnienia impulsu inwestycyjnego i może zamknąć to warto taką refleksją, że wierzę, że te inwestycje odbiją się już w czwartym kwartale, choć w wolumenach bezwzględnych, choć w porównaniu do czwartego kwartału 2015 roku nie spodziewałbym się jakichś niezwykle silnych przyrostów ze względu właśnie na to, że zakończenie perspektywy unijnej w czwartym kwartale 2015 roku doprowadziło do bardzo mocnego przyspieszenia inwestycji, ale już pierwszy i drugi kwartał przyszłego roku będzie bardzo wyraźnym odbiciem inwestycji. Jestem przekonany co do tego.